Cześć kochani, z tej strony Renata. Dzisiaj zapraszam Was na moją pierwszą inspirację dla Scrap 8. Wykonam pracę, tak jak widzicie, tutaj z kolekcji Rose Hill. To takie kolory bardzo pastelowe, trochę różu, trochę mięty, takie fajne połączenie. I tutaj mamy na okładce, widzieliście, były takie fajne kwadraty, idealne do boksów. Ja boksów nie robię, przynajmniej do tej pory nie zrobiłam żadnego. Ale myślę, że jak ktoś robi boksy, no to fajne są takie kwadraty na ścianki. I tutaj właśnie Wam pokazuję, jak prezentuje się ta kolekcja. Bardzo fajne kompozycje kwiatowe, dużo motylków. Tutaj niestety trochę na kamerze trochę mi przekłamuje kolory. Tutaj mamy dużo takiego różu właśnie z takimi niebieskościami, trochę mięty, takie pomieszane trochę fioletu, delikatne jakieś beże, fajne takie przejścia, dużo koronek, dużo napisów. Tutaj mamy taki fajny arkusz, taki wręcz miętowo-turkusowy. Tutaj z boku cudowny kolorek, ja lubię takie, niby lubię pastelowe, ale czasami też taki gdzieś intensywny kolor fajnie wygląda na pracy. Oprócz tego tych pięciu arkuszy dwustronnych plus okładka mamy właśnie elementy do wycinania. Jeden arkusz jest z kwiatami, motylkami, jakieś tam ptaszory, listków i drugi jest typowo listkowy. Oczywiście są to arkusze dwustronne ze specjalną taką delikatną obwódką, jeżeli ktoś wycina z obwódką. Ja staram się wycinać bez tej obwódki, jakoś mi to bardziej pasuje, poza tym mniej widać tych niedociągnięć moim zdaniem. Dodatkowo przygotowałam sobie trochę koronek, jakieś tam wstążki, gnieciuchy. Są oczywiście elementy wycięte z tych arkuszy, są moje kwiaty z flamiranu, no i będziemy ostawiać sobie pudełko na ptasie mleczko. To pudełko to jest gotowa baza z Goldboxa, a kwiaty z flamiranu, z wykrojników od Agnieszki Cebuli z Fiori. I teraz taka trochę najnudniejsza część, czyli oklejanie po prostu pudełka. Ja, żeby okleić to pudełko, wykorzystam tak naprawdę na całą tą pracę, bo jeszcze na wieczku będzie taka ramka. Wykorzystałam niecałe trzy arkusze. Tak mniej więcej 2,5. Na takie pudełka ja najczęściej używam arkuszy takich bardzo neutralnych, bez specjalnych wzorów, żeby nie trzeba było tak jakby łączyć tych przejść, tak żeby one dobrze razem wyglądały. Tu w środku nie mam wykorzystanego pełnego arkusza, tutaj trochę jest też te kawałki, które zostały mi z pocięcia arkusza, który wykorzystałam na wierzchu. Ale myślę, że te kolory są takie neutralne i te przejścia się zlewają tutaj ze sobą, że to dobrze wygląda. Tutaj w środku widzicie, że nie starczyło mi całego, tak jakby całego arkusza, żeby zakleić sobie ten spód. Dlatego tutaj wykorzystałam pasek, taki, który gdzieś też mi został po odcięciu. Nie chciałam po prostu zaczynać nowego arkusza papieru, żeby okleić sobie w całości to dno. Tego i tak nie będzie za bardzo widać, a w tym miejscu ja często jak łączę tak arkusze, to daję sobie na przykład jakąś koronkę, tak żeby zakamuflować to łączenie. I to moim zdaniem dosyć fajnie wygląda. Tutaj teraz będę oklejała sobie wierzch. Nie okleiłam tylko samego spodu i tak naprawdę jeżeli okleję spód, no to musicie liczyć trzy arkusze
na takie pudełko, jeżeli zrobicie taką formę jak ja tutaj, czyli z taką ramką, którą można sobie postawić, no to trzy arkusze musicie przygotować sobie na takie pudełko, no i oczywiście jakieś elementy do ozdobienia. Ja tu oczywiście wykorzystałam również taką folię, żeby tą ramkę sobie podkleić, ale tak naprawdę tą ramkę można też zostawić bez folii. I oklejam, oklejam i oklejam. Tutaj musicie też uważać, jeżeli macie jakieś łączenie wzorów, żeby gdzieś tam się z tym nie zgubić. Chyba że są właśnie takie jednolite arkusze, no to myślę, że tutaj nie ma problemu. Tutaj te małe skrzydełka oklejam sobie nie w całości, tylko takimi kawałkami papieru, bo i tak tej końcówki tutaj nie widzicie, ale nie będzie jej widać, bo to pudełko ma takie zamykadełko tutaj na dole, także się wsuwa pudełko to z ptasim mleczkiem, taką jakby płytką kieszeń. Dlatego też nie, spokojnie nie trzeba oklejać w całości tych skrzydełek tutaj. Tych skrzydełek pod spodem w ogóle sobie nie oklejałam, bo stwierdziłam, że to też nie ma sensu zaczynać jakiegoś tam nowego arkusza, żeby okleić sobie od spodu skrzydełka. Ten dół pewnie jeszcze sobie okleję, żeby wzmocnić to pudełko, żeby ono nie było na dole takie... Znaczy ono nie jest wiotkie, no ale wiadomo, że góra jest oklejona dwa razy, plus jeszcze teraz ramka, którą tutaj wykonuję, to ten dół będzie na pewno bardziej wiotki. A został mi taki kawałek idealny na ten spód. I tutaj zrobiłam sobie taką ramkę. Wziąłem kawałek papieru i na wymiar tej ramki, którą będę robić, zbigowałam sobie z trzech stron. Ja tutaj będę wykorzystywała, żeby wyciąć tą ramkę, będę wykorzystywała wykrojniki takie kwadratowe. Ten największy ma wymiar 15 na 15. Tutaj niestety wyszłam z kadru. Będę sobie tą ramkę przyczepiała na takim skrzydełku, jak się robi na przykład wodospady. Ja sobie z tyłu do tej ramki tutaj przykleiłam skrzydełko, zrobiłam sobie otwór w tym papierze, który będę przyklejała na wierzchu, tak żeby nie było tego widać. Teraz powstała mi taka klapka, tak jakby. Tutaj przyklejam oczywiście na klej i jeszcze dodatkowo zabezpieczam sobie ten wycięty otwór taśmą taką papierową, zwykłą, malarską, tak żeby, bo ja przez chwilę jeszcze nie będę przyklejała tego papieru do wieczka. I nie chcę, żeby mi się ta dziura po prostu tam, żeby to latało mi i to jest mi tak wygodniej. Tą klapkę jeszcze dodatkowo zamontuję na magnes. Tak jak widzieliście, zamontowałam sobie tam magnes na klapce i plus dodatkowo na tym papierze, który przykleję do wieczka z drugiej strony. I też zabezpieczyłam sobie taśmą dwustronną. Tutaj tą klapkę jeszcze muszę zamontować tak jakby nóżkę, bo chcę, żeby była możliwość postawienia tej ramki. Dlatego tutaj robię sobie taką konstrukcję. Zbigowałam sobie najpierw taki kawałek papieru. Nie wiem, jaka to jest szerokość. To są takie paski papieru, które kupiłam jako odpad i zbigowałam sobie najpierw na jakieś około pół cala, później tak na oko, tak naprawdę tam jest chyba około 12 cm, zbigowałam sobie dalej, tak żeby ta nóżka powstała. Musicie pamiętać, że ta nóżka ma nam się schować później, więc
ona nie może być wyższa niż ta ramka. Tak, żeby inno później to jeszcze zagięcie, czyli taka podstawka, na której też zamontowałam sobie magnes, żeby później po postawieniu tej ramki ten magnes też złapał do tego, który jest tam pod papierem. Myślę, że to będzie bardziej stabilne, bo gdybym tylko zrobiła taką ramkę, taką nóżkę, którą można rozłożyć i po prostu postawić, no to pod wpływem tej całej kompozycji mogłaby nam się rozjeżdżać. A tak jak mamy magnes, no to ona nie będzie się na pewno rozjeżdżała i będzie taka stabilna, że spokojnie będzie można ją postawić i to wszystko będzie się trzymało. Tutaj w środek wklejam sobie kawałek papieru, który gdzieś tam mi został z odcinania. Ramkę, do ramki przykleiłam sobie folię. Tą folię przykleiłam na klej polimerowy. Ja do przyklejenia folii właśnie użyłam albo kleju polimerowego z Dragona, albo kleju Hobby. I tylko ten Hobby mi się akurat skończył, więc wziąłam ten polimerowy. Tylko musicie uważać, żeby nie wybrudzić sobie folii, bo on od razu rozpuszcza tą folię i to jest nie do czyszczenia. Folia jest do wyrzucenia, jeżeli zrobicie sobie plamę. I teraz jeszcze, trochę w tym świetle nie widać, przyklejam sobie, bo ta folia jak ramka jest tak po pół centymetra z każdej strony szersza niż ramka. I teraz przyklejam sobie jeszcze takie paski papieru na folię daję klej polimerowy, a na papier dalej daję klej po prostu introligatorski i przyklejam sobie zwykłe paski papieru z tego, z ksero, takie cieniutkie, żeby one nie dawały mi grubości, żeby później to zdjęcie fajnie wchodziło, ale przyklejając te paski dałam takie jakby zabezpieczenie jeszcze dla tej folii, żeby mieć większą pewność, że ona mi się nie odklei. A poza tym, jak się będzie wsuwało zdjęcie, to też nie będzie haczyło o tą folię. Tutaj jeszcze oklejam sobie tą nóżkę kawałkami papieru właśnie skrapowego, tak żeby to też ładnie wyglądało. Myślę, że gdybyśmy zostawili białą, to też nie wyglądałoby źle, tyle że trzeba by było ten magnes jakoś zakamuflować. No i teraz muszę wymierzyć sobie mniej więcej, gdzie muszę wyciąć teraz taki też otwór, żeby ukryć to skrzydełko od nóżki. Ja to robię tak mniej więcej na oko, widzicie. Jakoś specjalnie nie wymierzam, tu jeszcze tylko sprawdzam, czy tu od góry mi się zgadza. No i wycinam sobie otwór i tam będę wkładała to skrzydełko nieoklejone od nóżki, od ramki. I tak w ten sposób, myślę, że jak ktoś robi albumy, no to w ten sposób ukrywa tak jakby klapki wodospadu bądź jakieś skrzydełka. I tu tak samo przyklejam sobie klejem i zabezpieczam jeszcze taśmą taką papierową. I widzieliście, że obcięłam też sobie narożniki, tak żeby wygodniej było mi wkładać sobie to skrzydełko do środka. I teraz ten papier to jest tak jakby tylna część ramki i przyklejam sobie właśnie do tej ramki z tyłu. Jeszcze sprawdzę tylko, czy ta ramka będzie stała i czy mi się tam to wszystko ładnie zamknie, bo gdyby mi się nie zamykało, to jeszcze dałabym tutaj magnesy tak na narożniki u góry, tak żeby ta ramka nie po postawieniu, tylko po tym jak ona leży, żeby ona nie odstawała bardzo od tego wieczka. Ale tutaj wszystko dobrze się trzyma, te magnesy są dosyć mocne. Przykleiłam sobie jeszcze właśnie tą ramkę, którą wycięłam z wykrojnika.
No i teraz tak naprawdę powinnam sobie ją zostawić, żeby wyschła najlepiej na chociaż godzinkę pod jakąś ciężką książką. Ale nie zrobiłam tego. Mam nadzieję, że będzie się wszystko trzymało. Ten klej i introlikatorski, i ten poliwinylowy, polimerowy jest dosyć dobry. I myślę, że tutaj wszystko i tak dobrze się sklei i nie będzie nic tam odstawało. I przykleiłam sobie właśnie tą ramkę i teraz już ta przyjemniejsza część, czyli ozdabianie. Tutaj jeszcze przyklejam sobie, bo zapomniałam o skrzydełkach. Tak naprawdę mogłabym je zostawić białe, ale jak tam się patrzyło do środka, no to tak biło po oczach tym białym, więc jak najbardziej można sobie okleić te skrzydełka. Można też zrobić tak, że jak okleić sobie tą ściankę tylnią, po tym jak złożycie pudełko, tak żeby przykleić sobie papier ozdobny już na tą ściankę łącznie ze skrzydełkami, tak wtedy nie, i wtedy tak jakby to pudełko będzie zamknięte na stałe tam na dole, że nie da się go rozłożyć. No i teraz będę robiła kompozycję. Tutaj wykorzystam jakieś takie resztki koronek, które gdzieś tam czasami zostają po projektach. Przyklejam je sobie tutaj wstępnie na klej introlikatorski, ale później trochę podkleiłam je jeszcze heavy body gel. Ja mam heavy body gel z CR2. On jest matowy. Mogłabym też do przyklejania użyć po prostu kleju na gorąco, ale jak robię ramki albo jakieś tam shakery, czyli wykorzystuję tą folię, to ostatnio staram się już nie wykorzystywać kleju na gorąco, dlatego że te nitki gdzieś tam się zawsze ciągną i jak one się przykleją do tej szybki, no to jest klops wielki, bo to z reguły nie chce się odkleić i później ta szybka wygląda po prostu brzydko. Jak się przyklei taka nitka, nie daj Boże, klej na gorąco spadnie gdzieś na tą szybkę. To jest po prostu dramat. Trzeba to jakoś ratować, a nie zawsze się da. Dlatego ostatnio zaczęłam używać właśnie tego Heavy Body Gel. On oczywiście nie łapie tak szybko jak klej na gorąco. Dlatego tutaj przy tworzeniu kompozycji musicie uważać, że to jest z jednej strony dobre, bo zawsze można coś tam poprawić, jeszcze nie trzeba odrywać tych kwiatów bądź tam innych rzeczy, które się przykleiło, bo one po prostu jeszcze się tak szybko nie przykleiły i można zawsze jakieś poprawki zrobić, no ale też musimy uważać, żeby ta kompozycja, która nam się tworzy, żeby ona się nie przesuwała. Ja tu dosyć dużo nakładam tego żelu, tak żeby mi się te kwiaty trzymały. Tutaj jeszcze pod kompozycję dam sobie wstążkę Old Fashioned Ribbon, taką jasno-miętową. Stwierdziłam, że tego różu tutaj już będzie za dużo, jak dam różową wstążkę. I ta mięta też gdzieś tam będzie nawiązywała do tych papierów. I tutaj jak dałam tą wstążkę, no to musiałam sobie tego kwiatucha troszeczkę podnieść, bo gdzieś on tam mi się brzydko układał. I dlatego podniosłam sobie na takich kółeczkach z tektury. I tu tak naprawdę teraz będzie się tworzyła kompozycja i z kwiatów wyciętych z kolekcji i z moich kwiatuchów. Dlatego zostawię Was
Tak już bez gadania spędzonego, bo chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. Na koniec jeszcze oczywiście się trochę poodzywam. A teraz zapraszam do oglądania. Tutaj jeszcze tylko co chciałam powiedzieć, to tworząc taką kompozycję, musicie co jakiś czas sprawdzać, czy ona dobrze wygląda, jak ta ramka stoi. Czy tam nic nie haczy, bo to jest ważne, żeby dobrze wyglądało na płasko, ale również dobrze wyglądało, jak tą ramkę się postawi. To życzę miłego oglądania. Mam nadzieję, że Wam się będzie wszystko podobało. I jest. Skończyłam całą kompozycję. Trochę mi się teraz lampa odbija, bo już jest ciemno na dworku i pogoda nie dopisuje, ale mam nadzieję, że wszystko dosyć dobrze widać. Tutaj oczywiście mamy miejsce na takie dosyć spore kwadratowe zdjęcie, bo wejdzie myślę
takie 14 na 14. No, tak naprawdę tam do środka to prawie 15 na 15, no, ale wiadomo, musimy liczyć ramkę, więc najlepiej wydrukować zdjęcie z taką białą ramką albo podkleić je na dodatkowym papierze, tak żeby tylko te najważniejsze rzeczy, czyli zdjęcie, było widać tutaj w ramce. No i oczywiście można postawić sobie tą rameczkę, można zostawić oczywiście taką nierozłożoną. No i w środku miejsce na ptasie mleczko. Ale równie dobrze w środku mogą znaleźć się na przykład jakieś zdjęcia, pamiątki. Spokojnie albumik harmonikowy tu wejdzie. Więc to nie tylko musi być pudełko na coś słodkiego. Oczywiście może być to najpierw coś słodkiego, a później można schować do środka na przykład zdjęcia z jakiejś imprezy urodzinowej bądź jakiejś innej okazji, bez okazji. Więc mam nadzieję, że moja pierwsza inspiracja dla Scrap 8 Wam się podoba. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam i do zobaczenia.